Hej, bardzo prosty i wygodny sprzęt do ćwiczeń mięśni prostowników nadgarstka, czyli mięśni, które stanowią przeciwność mięśni zginaczy. Mięśnie prostowniki to te, które prostują nasze palce, unoszą je do góry, czyli wykonują dokładnie przeciwny ruch niż na przykład podczas całego dnia pracy przy komputerze, gdy obsługujemy klawiaturę bądź klikamy myszką. Warto wtedy wzmacniać mięśnie prostowniki nadgarstka, ponieważ z jednej strony tworzymy równowagę pomiędzy jedną i drugą grupą mięśni, ale też gdy stymulujemy mięśnie prostowniki nadgarstka, wtedy także w naszym organizmie pojawiają się reakcje, które rozluźniają na mięśnie zginacze nadgarstka, więc angażowanie mięśni prostowników to nie tylko ich wzmacnianie, ale także relaksacja, terapia przeważnie przemęczonych i przebywających w zbyt długim skurczu mięśni zginaczy nadgarstka. Jak takie urządzenie można wykorzystać? W bardzo prosty sposób. Do każdego takiego otworku musimy wcisnąć nasz palec. Na początku może się to wydawać, że będzie trudne, ale nie ma takiego rozmiaru palców, który by tutaj się nie zmieścił. Możemy zainstalować go w bliższej bądź w dalszej części palca. Wiadomo, wszystko zależy od tego, jaką siłę, jaką dźwignię chcemy wygenerować. Czym będzie zawieszka bliżej paznokcia, tym dźwignia będzie dłuższa i będzie nam ciężej wyprostować palce. Czym bliżej nadgarstka, tym będzie nam łatwiej taką gumę rozciągnąć. Jedyne co to musimy wykonywać, to otwierać palce, pokonując opór naszej gumy. Możemy wykonywać to rytmicznie, ale możemy także czasem to zatrzymać. I utrzymuję to. I powoli wracam. I znowu. I powoli wracam. Urządzenie niesamowicie wygodne w obsłudze, bezawaryjne, bardzo łatwe do utrzymania w czystości. Zmieści się nam praktycznie w każdej kieszeni. Zawsze możemy je zabrać ze sobą i warto je wykorzystać, szczególnie gdy mamy na przykład jakąś przerwę w pracy, gdy jesteśmy osobą, która właśnie pracuje na siedząco, pracuje przy komputerze. Te przyrządy nieznacznie różnią się od siebie siłą, którą musimy wygenerować, aby je rozciągnąć. Jeśli ktoś z Was byłby zainteresowany takim przyrządem, to link jest. Link do sklepu zamieszczam pod tym filmem.